Szanowni Państwo, komedia to jest bardzo ryzykowny gatunek, bo dopiero jak już jest wszystko gotowe, usiądzie się na sali kinowej i zobaczy, jaka jest reakcja widzów, to wtedy dopiero wiadomo, czy to się udało w ogóle, czy nie, i czy to jest komedia, czy to jest w ogóle śmieszne. Więc mieliśmy wszyscy bardzo dużą tremę przed premierą tego filmu i muszę Państwu przyznać, że no udało się. Publiczność się śmiała, nawet ja się śmiałem, więc myślę, że no można to nazwać sukcesem. To naprawdę jest trudny gatunek. Jestem z tego tym bardziej dumny, że w tym filmie udało mi się zagrać rolę zupełnie wbrew moim warunkom zewnętrznym. Gram takiego gapowatego komendanta policji. Mam wąsy, okulary, więc można mnie nie poznać. Jak Państwo zobaczą takiego pana, policjanta w wąsami, okularach, to właśnie jestem ja, Kacper Kuszewski. Cześć, tato. Cześć, Niech. Co jest? Patrz, tam przy drodze. Drugą godzinę już tu siedzą. Po co, na co? Czego tu szukają? Samochód wart jest 500 000 zł. Na niemieckich blachach. Tacy ludzie tutaj, w polu, tyle czasu. Myślisz, że to oni? Tak sobie myślę. Sam mi mówiłeś, że dostaliście cynk z Warszawy. O w mordę. Piotrowi Wereśniakowi udało się zrobić film w takim gatunku, który wydaje mi się w Polsce jest dosyć rzadki. Ponieważ to jest taki film, w którym człowiek siedzi cały czas uśmiechnięty. To nie jest komedia do rechotania, więc jeżeli lubicie Państwo rechotać, to może coś innego. Natomiast jeżeli macie ochotę na fajny, pozytywny i zabawny film, który moim zdaniem może być zabawny i dla kobiet, i dla mężczyzn, i dla starszych kamerzy, no to spróbujcie i sami zobaczcie. Jeżeli o mnie prywatnie chodzi, uważam, że kilka fraz z dialogów tego filmu powinno wejść na stałe do takiego słownika codziennej polszczyzny i myślę, że za jakiś czas mogą stać się te sceny scenami kultowymi. Ale może się mylę, więc znowu no, musicie przekonać się sami. Nawet jeżeli widzieliście już ten film w kinie, to może się okazać, że kilka złotych zdań wam umknęło. No więc sprawdźcie, czy tak jest rzeczywiście.